Ziemię można nazwać błękitną planetą, a to za sprawą mórz i oceanów, które pokrywają prawie 3/4 powierzchni naszego globu. Jednak ogromna większość wody na Ziemi jest słona. Tylko niespełna 3% zasobów stanowi woda słodka, z której 77% przypada na lodowce. Oznacza to, że woda dostępna do picia to zaledwie 1% światowych zasobów wodnych. Całe życie na Ziemi jest zależne od wody. Stanowi ona średnio 75% masy ciała zwierząt i aż do 95% masy roślin. Ostatnie lata pokazują, że zasoby wody na świecie i w Polsce ograniczają się, a nierównomierny rozkład opadów w roku i wieloleciu powoduje występowanie okresów z nadmiarem i niedoborem wody. Problem niedoboru wody jest niekorzystny dla całej gospodarki. Jednak najbardziej i najszybciej odczuwany jest w rolnictwie. To rolnik jako pierwszy boryka się ze skutkami ekstremalnych warunków pogodowych. Część naukowców twierdzi, że wraz ze zmianą klimatu takich zjawisk pogodowych będzie coraz więcej oraz będą coraz bardziej intensywne. Z jednej strony możemy spodziewać się opadów deszczu i gradu, z drugiej zaś wysokich temperatur i suszy. Jednak należy pamiętać, że mimo ulewnego deszczu, powodującego lokalne podtopienia, wody w glebie wcale nie będzie więcej. Gleba jest w stanie przyjąć tylko pewną ilość wody, reszta po prostu spłynie. Więc w jaki sposób mogą sobie rolnicy poradzić z nadmiarem bądź niedoborem wody? O to zapytaliśmy specjalistów. Znajdujemy się na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Ten instytut zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodą w rolnictwie. Jest to jeden z głównych kierunków działalności badawczo-rozwojowej instytutu. To, co w tej chwili widzimy, to są stacje automatyczne meteorologiczne, które służą do monitorowania aktualnych warunków meteorologicznych. Ta stacja podłączana jest na stałe do komputera, który znajduje się w ośrodku. Natomiast ta stacja, która za mną stoi, jest to stacja przenośna, która będzie umiejscowiona w gospodarstwie rolnym na Kujawach w najbliższym czasie. Takie stacje są podstawowym elementem systemu monitorowania warunków meteorologicznych dla produkcji roślinnej i w konsekwencji dla monitorowania warunków wodnych w gospodarstwie rolnym czy w regionie. Problemy w gospodarowaniu wodą w rolnictwie wynikają z warunków klimatycznych panujących w Polsce, a w szczególności tutaj w regionie Kujaw. Są to warunki bardzo zmienne, które objawiają się tym, że mamy okresy niedoboru bądź nadmiaru wody opadowej, a w konsekwencji wody w glebie i wody dostępnej dla produkcji roślinnej. Jeśli chodzi o niedobory wody, no to skutkiem tego jest susza rolnicza i spadek plonu. W związku z tym powinniśmy podejmować działania w różnej skali, począwszy od skali pola czy gospodarstwa, skończywszy na skali regionu, które pozwolą na zgromadzenie wody dla celów rolniczych w okresach nadmiaru tej wody, czyli to jest okres wiosenny, po okresie zimowym, jak również po okresach dużych opadów w okresie letnim. Gromadzenie wody odbywa się głównie w postaci tak zwanej małej retencji wodnej, która może być realizowana poprzez małe zbiorniki wodne, sztuczne, poprzez zgromadzenie wody w oczkach wodnych, jak również hamowanie odpływu w rowach melioracyjnych, hamowanie odpływu z małych jezior, z małych cieków, również dbanie o to, żeby małe cieki wodne bądź małe oczka wodne, zbiorniki wodne nie uległy osuszeniu i poprzez hamowanie odpływu wody w takich regionach możemy zatrzymać tą wodę, która spowoduje przesunięcie wystąpienia okresu suszy na późniejszy termin, jeśli będzie okres niedoboru opadów. Jeżeli mówimy o racjonalnym gospodarowaniu wodami, to dzisiaj trzeba wspomnieć o melioracji. O melioracji troszeczkę w Polsce zapomnianej, ale jak pokazują przykłady naszych zachodnich sąsiadów, melioracji, która wraca do łask, to znaczy odpowiednie urządzenia wodne, zastawki, jazy na małych ciekach wodnych powodują to, że w okresach zapotrzebowania możemy tą wodę mieć do dyspozycji, a w okresach nadmiaru wody możemy te urządzenia podnieść, możemy umożliwić jej swobodny odpływ. Aby polepszyć warunki wodne w okresie susz i uzyskać wyższy plon, wielu rolników decyduje się na nawadnianie. Dla upraw warzywniczych, sadowniczych, również dla pewnych roślin polowych jest to jedyna metoda przeciwdziałania
negatywnym skutkom suszy w rolnictwie. Problem, jaki się pojawia w tym regionie, jest tego typu, że kiedy występują potrzeby nawodnień, to często również występują niedobory wody w ciekach powierzchniowych, które są potencjalnym źródłem wody do nawodnień. Większość rolników korzysta w tej chwili z ujęć podziemnych. Wody gruntowe podlegają szczególnej ochronie, bo to są wody o najlepszej jakości i należy oszczędnie gospodarować tą wodą, wręcz w niektórych regionach nie dopuszcza się do poboru wody do nawodnień. Problem jest tego typu, żeby tutaj prowadzić taką gospodarkę wodną w sposób optymalny, czyli żeby z jednej strony nie przesuszyć, czyli nie odprowadzić tej wody za dużo, niepotrzebnie, a z drugiej strony, żeby doprowadzić wodę do pola w takiej ilości, w jakiej rzeczywiście jest potrzebna, bo często rolnicy nawadniają na wyczucie, prawda, że o, jest sucho, to lejemy wodę i często wykazuje się, że tej wody jest za dużo, niepotrzebnie. Bardzo ważna tutaj jest sprawa prognozy meteorologicznej krótkoterminowej i my to właśnie robimy, żeby do 5-7 dni naprzód, opierając się na wiarygodnych prognozach meteorologicznych, rolnik wiedział, kiedy nawadniać. Jak ważne w uzyskaniu wysokich plonów jest stosowanie nawadniania w odpowiednim czasie, doskonale wie pan Andrzej Fojna. Poza możliwością pozyskiwania wody z pobliskiej rzeki, gospodarstwo posiada 3 sztuczne zbiorniki, z których wykorzystywana jest woda w czasie susz. Gospodarujemy na 703 hektarów gruntów ornych. Uprawiamy ziemniaki, pszenicę, rzepak, kukurydzę. Największy dochód przynoszą nam ziemniaki. W chwili obecnej mamy duże opady deszczu, co 2-3 dni pada od 7 do 19 nawet milimetrów deszczu. Jesteśmy przygotowani na nawadnianie, ale jeszcze czekamy, kiedy ten okres suszy nastąpi, bo prognozy wskazują na to, że opady dalej będą następować i dlatego w obecnej chwili nie nawadniamy. Odpowiedni czas wejścia między suszę a opad z deszczowaniem jest najważniejszy. Bo gdy wejdziemy za wcześnie, spowodujemy, że system korzeniowy ziemniaka będzie bardzo niski i będzie następna susza, ziemniak szybko zacznie żółknąć. Gdy się spóźnimy z nawadnianiem, nastąpi lalkowatość, przewężenia i pękanie tych bulw. Wodę pobieramy bezpośrednio z widawy za pomocą pompy. Dodatkowo mamy rów osów, który wykorzystujemy do stworzenia 3 zbiorników wodnych i w razie suszy możemy pozyskać z tych zbiorników wodę i stosujemy to również na produkcję ziemniaka. Jednym z elementów małej retencji są stawy rybne. Zmniejszają one zagrożenie powodziowe w małych zlewniach, stabilizują poziom wody gruntowej, wpływają na lokalny klimat, na proces samooczyszczania się wód powierzchniowych oraz na bioróżnorodność. Nasze gospodarstwo powstało 26 lat temu. Ono zostało wybudowane od początku. Ten staw był wybudowany jako pierwszy. Powierzchnia gospodarstwa to jest 180 hektarów, w tym 150 hektarów lustra wody. Jeśli chodzi o budownictwo stawowe, jest to miejsce historyczne, ponieważ 150 lat temu w tym miejscu był już staw. To nazywał się Staw Pański. Stawy pełnią rolę retencji. Wpływają też na klimat, ponieważ następuje parowanie wody. Woda jest gromadzona w okresie wiosennym, przetrzymywana przez całe lato i później jesienią jest dopiero spuszczana. Stawy oczyszczają tą wodę. Niejednokrotnie do stawów jest doprowadzona woda bardziej brudna niż odprowadzana, ponieważ stawy to są osadniki. Zarówno uczelnie rolnicze, jak i instytuty podejmują szereg działań, aby usprawnić gospodarkę wodną w kraju, a przede wszystkim tworzą programy wspierające rolników w okresach nadmiaru i niedoboru wody. Instytut podejmuje różnego rodzaju projekty badawczo-rozwojowe, które mają na celu usprawnienie gospodarowania wodą, jak również wspomagania rolników w wprowadzeniu nawodnień. I dla przykładu mógłbym wspomnieć tutaj o projekcie międzynarodowym o akronimie OPERA, finansowanym przez Unię Europejską i przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
które ma na celu stworzenie systemu doradztwa dla rolników w zakresie precyzyjnego nawadniania. Instytut w najbliższym czasie rozpocznie realizację dużego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BioStrateg 3 dotyczące innowacyjnych technologii gospodarowania wodą na obiektach melioracyjnych. Również Instytut prowadzi monitoring niedoborów i nadmiarów wody w rolnictwie. System, który został stworzony w ramach programu wieloletniego w latach 2011-2015. Jest to system monitoringu dla całej Polski w oparciu o sieć automatycznych stacji meteorologicznych. Wyniki takiego monitoringu są dostępne dla wszystkich na stronie internetowej Instytutu. Rolnik może wykorzystywać te informacje, biorąc pod uwagę również uwarunkowania ekonomiczne, glebowe, system gospodarowania w całym gospodarstwie. Więc tutaj my stwarzamy takie narzędzie, które właśnie ma wspomagać rolników, natomiast nie podejmuje za niego decyzji, kiedy, ile i jak nawadniać. W swoim codziennym życiu nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo wody potrzeba do wyprodukowania choćby naszego obiadu. Tymczasem, by powstał kilogram wołowiny, potrzeba aż 15 tysięcy litrów wody. Z kolei, by wyprodukować filiżankę kawy, potrzeba aż 140 litrów wody. Dla porównania, filiżanka herbaty to już tylko 30 litrów wody. Podlewając ogródek, nie myślimy o tym, jak cennym surowcem jest woda pitna. Tymczasem w XXI wieku jej niedobór może okazać się największym problemem świata. Odczuje to nie tylko rolnictwo, ale i każdy z nas. Pamiętajmy więc, że nasze codzienne gospodarowanie wodą ma realny wpływ na wykorzystanie zasobów wody na ziemi.